Strada. Już 7 minut po 15, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Witamy, dzień dobry. Andrzej Górski. Marcin Koczyba. Wojciech Zawada realizuje program. A my kontynuujemy nasz cykl o krakowskich dużych przedsiębiorstwach, których pracownicy z racji wykonywania obowiązków służbowych muszą cały czas poruszać się różnymi pojazdami po krakowskich ulicach. Czyli o zawodowcach. Czyli o zawodowcach. Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Nesterak, kierowca karetki pogotowia, jednocześnie ratownik medyczny i koordynator medyczny. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać dzisiaj o krakowskim pogotowiu ratunkowym, czyli o firmie, która była pierwsza w Polsce, a druga w Europie. Taki mały rys. A pierwsza w Europie gdzie była? No dojdę, dobra, zapowiadam, że taki mały rys historyczny, ponieważ to jest nasza czwarta audycja z takiego cyklu tych prezentacji i omawiania tego wszystkiego. Prawda jest taka, że pierwsza w Polsce, dlatego że pierwsza w Europie została powołana Ochotnicza Straż Pożarna w roku 1883 w Wiedniu. Paliło się wtedy wszystko bardzo mocno i spalił się z wieloma ofiarami i poszkodowanymi Ring Teatr w Wiedniu. W związku z powyższym tam powołano. Wzorce już były, przykłady były. 8 lat później w Krakowie z różnych inicjatyw i różnych środowisk powstało Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. Tak się to nazywało. Wtedy był to rok 1891, dokładnie 6 czerwca. Jako ciekawostkę tylko dodamy, że osobą, która łączy kilka tego typu wydarzeń ciekawych z pozycji obserwatora historii, jest szlachcic, pan Wincenty Eminowicz, herbu Dołęga. Tak. Warto tylko powiedzieć o tym, bo to był światły człowiek, dlatego że 18 lat wcześniej był w komitecie założycielskim i powołał do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Krakowie, której został pierwszym komendantem, a po 18 latach był z kolei jednym z inicjatorów powstania Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego. Być może jak przez 18 lat jeździł do pożarów, widział ile jest ofiar poszkodowanych, no to też doszli do wniosku, że z tym też coś trzeba zrobić. Takie rocznice przypadają w tym roku, mniej lub bardziej okrągłe w Krakowie dotyczące tych firm. Ja tylko przypomnę jeszcze dla porządku chronologicznego. 147 lat temu powstała w Krakowie Straż Pożarna, 145 lat temu powstało pierwsze Towarzystwo Transportu Zbiorowego, czyli dzisiejsze MPK. A 129 lat temu powstało dzisiejsze pogotowie ratunkowe. Panie Pawle, 129 lat tradycji. Jest pan naturalną siłą rzeczy kontynuatorem. Jak ta praca wygląda dzisiaj? W ogóle bardzo dziękuję, że w tych czasach po prostu były takie inicjatywy, bo gdyby może to było później, to trudno powiedzieć, jakby to wszystko wyglądało. No, dzisiejsze krakowskie pogotowie to nowoczesny zakład pracy. Zespoły ratownictwa medycznego mają najlepszy sprzęt na poziomie europejskim. Wykształcenie ratownika medycznego na poziomie europejskim. I wiele pomocnych ustaw, rozporządzeń, które się rodzi od 2006 roku, gdzie działamy na podstawie właśnie tej ustawy i wiele tam mamy z tego pożytku. Panie Pawle, wtedy kiedy powstawało 129 lat temu Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe, tak się nazywało ta grupa tych ludzi, dyżury były ochotnicze, nieodpłatne, a na pierwsze wyposażenie składało się 5 par noszy oraz jeden ambulansik zaprzężony w 2 konie. No dzisiaj już tak nie ma. Macie tyle noszy, ile ambulansów. Żeby w takim razie ten rys historyczny wyczerpać, na razie chciałbym tylko powiedzieć, parę takich ciekawostek tu sobie wynotowaliśmy, że dopiero w 1917 roku Krakowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pozyskało dla swoich potrzeb z demobilu powojennego po I wojnie światowej pierwszy samochód sanitarny marki Austro Daimler. To był pierwszy samochód, później następowały kolejne.
ale przez 10 lat jeszcze, bo dopiero od momentu, kiedy przyjechał ten pierwszy samochód na potrzeby pogotowia, dopiero 10 lat później została zakończona służba ostatniej karetki konnej. Czyli jeszcze przez 10 lat były uzupełniane konikami. Jak to dzisiaj te samochody wyglądają, panie Pawle? No dzisiaj mamy nowoczesny sprzęt. Są to samochody marki Mercedes, Renault, Fiat. Bardzo dobrze wyposażone pod względem i technicznym, i mechanicznym. W miarę nowe. Praktycznie najstarszy samochód to ma 5 lat. No, to nówki sztuki. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Tak. Ale nie, poważnie mówiąc, to rzeczywiście nowy sprzęt, nowe możliwości, ale też i wspaniali ludzie, tak? No, przede wszystkim. Gdyby właśnie nie ludzie, zarząd, gdyby nie ratownicy medyczni, to wszystko byłoby martwe. Ale tu też rola kierowców, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Wspomniał pan o tym, że te przepisy was wspierają. Ostatni przepis, który się pojawił, to korytarz życia, który wreszcie został usankcjonowany. Jak to robić? Bo jedni robili z jednej, drudzy w środku, ktoś z lewej i trzeba by było jechać zygzakiem. Jak się człowiek spieszy, to nie ma czasu na to, żeby trawersować między autami, tylko trzeba ciąć do przodu, bo tam ktoś czeka na pomoc, tak? Być może umiera. No tak, dzisiaj jest nadal tak samo źle. Tak? Tak. No, ten przepis naturalnie jest potrzebny, żebyśmy zaczęli jakiś nowy etap. Żebyśmy mogli wymagać od innych kierujących, żeby pomagali przejechać tej karetce. No, nie potrafią. Albo zjeżdżają wszyscy na lewo, albo zjeżdżają wszyscy na prawo, albo w ogóle nie zjeżdżają. Albo mają dobry samochód, na ten krawężnik nie wyjadą, ale nie muszą. Ale też krawężniki w Krakowie za wysokie są zdecydowanie. To jest naprawdę, ktoś przesadził. Mogą jechać do przodu. No i mogą, na czerwonym mogą nawet pojechać. Mogą zjechać. Jest to dozwolone, żeby tylko nie spowodować wypadku. W takich przypadkach. No bardzo to słabo wychodzi. No czas dojazdu karetki jest określony w ustawie. No nie ma możliwości, żeby na każdym skrzyżowaniu dużym naszym krakowskim stała karetka. A więc te czasy dojazdów powinny się trzymać w tych zasadach 15 minut. Panie Pawle, naprawdę szczegółowo pan dobiera się do kierowców i będziemy to kontynuować, ale teraz musimy zrobić krótką przerwę na wiadomości i o tym, co słychać na krakowskich ulicach. Radio Strada. Wracamy do naszych rozmów o bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy kierowców karetek. Rozmawiamy z naszym gościem z krakowskiego pogotowia ratunkowego, pan Paweł Nesterak, kierowca karetki, ratownik medyczny i dyspozytor medyczny, czyli trzy w jednym, tak i tak dalej. Panie Pawle, statystyki państwa podają, że w roku 2019 pojazdy krakowskiego pogotowia ratunkowego przejechały niemal 2 miliony kilometrów. 2 miliony kilometrów, a działają na obszarze zamieszkałym przez również 2 miliony ludzi. Bo to nie jest sam Kraków, to są też powiaty ościenne, przyległe, olbrzymi teren. Proszę powiedzieć, jak to jest? Pędzi ta karetka na sygnale. No to są przypadki nagłe, ona się spieszy. Pańskimi oczami. Pomagają panu kierowcy, czy troszkę czasami, przez swoje, no może nie złośliwe, ale jakieś braki w wyszkoleniu prowadzenia samochodu. No może nieświadomie panu przeszkadzają. Czy chęci każdy z kierujących ma i chce pomóc tej karetce, ale nie wie jak. I nawet ten przepis, który wszedł o korytarzu życia, który jest potrzebny, on w tym momencie, żeby działał i był tym prawdziwym korytarzem życia, no to kierowca musi przestrzegać tych zasad. Nie może cofać, nie może zjeżdżać na lewo, wszyscy na lewo, wszyscy na prawo. Niechętnie niektórzy w ogóle udzielają przejazdu tej karetce. Nie chcą. Zatrzyma się i stoi, i ja tym dużym samochodem, Mercedesem ważącym prawie 3 tony na sygnałach z tą prędkością, no może nie jakąś bardzo, tak. Bardzo, no taką przystosowaną do warunków, które są na jezdni i w ruchu. No nie mogę objechać tego samochodu, no muszę się zupełnie zatrzymać. Wszyscy trąbią, ten nie wie co zrobić. Panika często. Panika. Tak. Uciekłby na drzewo najlepiej. Przecież to jest prosta zasada. Zjeżdżamy na lewo jak możemy, zjeżdżamy na prawo jak możemy, zjeżdżamy na skrzyżowanie nawet na czerwonym, jeżeli widzę, że jest to bezpieczne. Nie musimy wiele kombinować, nie musimy wiele mieć tutaj predyspozycji.
Pan, panie Pawle, rozumiem, wychodzi z takiego założenia i słusznego zresztą, ponieważ niektórzy z kierowców widzą, że tak nie bardzo ma gdzie się usunąć, bo nie ma miejsca, ale słyszy za sobą sygnały, widzi w lusterku karetkę, no też wpadają w jakąś taką panikę. Ale przecież pan nie oczekuje tego od nich, że oni nagle wyparują z tej jezdni. No przecież pan też jest świadom tego, że oni muszą mieć chwilę czasu, żeby się gdzieś usunąć. No tak, no przepisy mówią wyraźnie, że pojazd uprzywilejowany może wjechać na to skrzyżowanie na tym czerwonym świetle, ale musi bezpiecznie na niego wjechać i bezpiecznie go opuścić. A więc ten kierowca karetki nie wjeżdża z prędkością nie wiadomo jaką. To nie jest zasada dobra, że kierowca wjeżdża z prędkością na skrzyżowanie. Nawet pojazdu nieuprzywilejowanego. A więc my nie wymagamy od tego, że my wpadamy i krzyczymy i machamy rękami. Nie, absolutnie. Robimy to spokojnie, robimy to grzecznie. Nie jedziemy po chleb, jedziemy ratować ludzkie życie. Powiedzmy też otwarcie, że w momencie, kiedy pędzi karetka na sygnale, możemy śmiało usuwać się i zjeżdżać na bus pasy. Tak, tak. Pewnie, naturalnie, tak. Naturalnie. To te wszystkie możliwości są. No, ja sam z doświadczenia, jadąc własnym samochodem, słyszę, bo pojazd uprzywilejowany to jest taki, który ma i światła błyskowe i dźwiękowe. Tak. To jest pojazd uprzywilejowany przede wszystkim. Nie martwmy się, jeżeli kierowca zdarzy się, może gdzieś w Polsce, że jedzie tylko na błyskach, to nie jest pojazd uprzywilejowany. On musi być pojazdem uprzywilejowanym i wtedy ustępujmy mu pierwszeństwa spokojnie, grzecznie, zjeżdżając na bus pas, zjeżdżając na krawężnik, jeżeli oczywiście się zdecydujemy na taki manewr, bo można spokojnie udzielić pomocy choremu, bo kierowca, który jedzie samochodem do domu, ustępując pierwszeństwa karetce jako pojazd uprzywilejowany, on też pomaga choremu. Tak, miejmy świadomość to jest, tego. Nie tylko zjeżdża gdziekolwiek, on pomaga w ten sposób choremu, bo wiele przypadków czas jest bardzo ważny. Zostawmy już, panie Pawle, na chwilkę tych biednych kierowców, bo nagrzmiał pan na nich w tej chwili już. A należało im się. Przeokrutnie, panie Pawle. Cofniemy się jeszcze na sekundkę do lat 20. ubiegłego wieku, czyli no już blisko 90 lat. Takie mamy tutaj pierwsze notatki, znaleźliśmy, panie Pawle. Już wtedy krakowska prasa pisała mniej więcej tak, że pogotowie ratunkowe ma za cel i zadanie udzielanie pierwszej doraźnej pomocy lekarskiej tylko w nagłych wypadkach. Tylko w nagłych wypadkach. Natomiast ta prasa jednocześnie też podkreślała, że nazywając to publiczność i mieszkańcy naszego miasta, zdaje się, nie wiedzą, co należy rozumieć pod słowem nagły. Już wtedy otrzymywało to pogotowie wiele wezwań. Jak dziś nazwalibyśmy je nieuzasadnionymi. Już wtedy były wezwania do kataru, bólu zębów czy kiepskiego samopoczucia. Odnotowano nawet, że w latach 20. ubiegłego wieku takich interwencji zanotowano prawie 30 tysięcy. Opieka stomatologiczna była słaba. Słaba. Jak to jest, panie Pawle, dzisiaj z tymi nieuzasadnionymi wezwaniami? Trafiają się w dalszym ciągu? W dalszym ciągu się trafiają. Dyspozytor medyczny w ogóle w województwie małopolskim jest jedna scentralizowana dyspozytornia medyczna mająca oddział w Tarnowie jeszcze. I tam siedzą dyspozytorzy... I oni wszyscy są w Tarnowie? W Tarnowie i w Krakowie. Aha. Dyspozytor medyczny przyjmuje zgłoszenie, ma pewne schematy, podpowiedzi, pytania dla zgłaszającego i nieraz... może odmówić zgłoszenia z różnych powodów, udzielając innej porady. Ale zdarza się, że zgłaszający nie jest kompetentny i wymaga, żeby przyjechał ten zespół ratownictwa medycznego do bólu zęba na przykład. No pewnie jest nietrzeźwy czasem, w inny sposób niedysponowany. Czyli tacy też są, nie? Czyli takie nieuzasadnione wezwania też się trafiają. Panie Pawle, w roku 1994 przy krakowskim pogotowiu ratunkowym powstała profesjonalna szkoła ratownictwa medycznego. Proszę powiedzieć i proszę wyjaśnić słuchaczom, ta szkoła oczywiście każdego roku szkoli kilka tysięcy osób, zarówno profesjonalistów, jak i ludzi dorosłych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Kto tam może przyjść, dla kogo ta szkoła jest adresowana? Szkoła adresowana jest dla wszystkich. Dla każdego obywatela.
Nasza szkoła tam uczy pierwszej pomocy, uczy jak pomagać, zaprasza dzieci, zaprasza młodzież, zaprasza nauczycieli, wszystkich tych, którzy mają kontakt z inną osobą, żeby profesjonalnie udzielić tej pierwszej pomocy. To nie jest nie wiadomo jaki stopień udzielania tej pomocy, ale bez niego nie ma drugiego i trzeciego stopnia. W tym momencie wielu ratowników medycznych, bo w rozporządzeniu mamy taki zapis, że każdy ratownik medyczny w ciągu 5 lat musi zdobyć 200 punktów edukacyjnych. To jest ustawowo. Nie może być ratownikiem, nie mając tych 200 punktów edukacyjnych. To według rozporządzenia tam są zapisane różnego rodzaju kursy, które między innymi są wykonywane w krakowskim pogotowiu ratunkowym. To nam bardzo ułatwia, bo nie musimy jechać do Łodzi, Warszawy czy do innych miejsc, tylko tutaj na miejscu mamy możliwość przyjść, mamy manekiny, mamy możliwości, jeżeli zespół się czuje jakby trochę zagrożony, chciałby popracować sobie, bo ma nowego partnera czy partnerkę ratownika medycznego, to w tym momencie idzie do szkoły ratownictwa, ma schemat, próbuje pomagać to po prostu i wykonywać te wszystkie czynności medyczne tak po prostu na luzie. Na manekinie. W ubiegłym roku, jak się okazuje, z pomocy tej szkoły skorzystało 1000 osób personelu medycznego i 11 tysięcy osób, które przyszły same z siebie, z ulicy po prostu. Warto przyjść, bo przypominam, każdy z nas ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Tak. I to jeśli jesteśmy gdzieś tam świadkiem wypadku, to nie ma tak, że ja nie. Właśnie ty tak, każdy z nas. Dlatego uczmy się, szkolmy się, bo potem, żebyśmy wiedzieli, co robić. I to też taka jedna rzecz, która mi się kiedyś nasunęła w rozmowie z ratownikiem, że my zawsze myślimy o tym, że będziemy udzielać obcej osobie pomocy gdzieś tam na drodze w deszczowy dzień i ta osoba będzie na przykład zakrwawiona. A może się zdarzyć, że to będziemy musieli udzielić pomocy osobie bliskiej. Tak. I też o tym to weźmy pod uwagę, że jak się dziecko zakrztusi, żebyśmy wiedzieli, co robić. No, wielu rodziców nie wie, jak się ma zachować. I to nie jest pierwsze dziecko. No, ja wiem, że stres w wielu przypadkach jest złym doradcą, ale naprawdę bez pierwszej pomocy ta druga, trzecia pomoc nieraz jest już za późno. Skoro mówimy o dzieciach, od 7 lat wszystkie ambulanse krakowskiego pogotowia ratunkowego są wyposażone w pluszaki, w pluszowe zabawki w celu rozładowania stresu przede wszystkim u dzieci, które z różnych powodów w tej karetce się znajdą. No to jest bardzo fajny pomysł. Od wielu lat już to właśnie praktykujemy. No dziecku co zrobię? Głupią minę? No a tak, jeżeli dam mu tego pluszaka, w wielu tych przypadkach, no to dziecko się po prostu w jakiś sposób... Ten pluszak już zostaje. Tak, zostaje naturalnie. Jeden, nawet dwa możemy dać. To tam nie mamy po prostu jakiegoś po prostu nakazu ile. Jak się cieszy, to mu dajemy. No przede wszystkim... Ta pomoc fachowa, przede wszystkim, to jest pierwsze, na co tutaj i szkoła ratownictwa, i my ratownicy naciskamy, żeby mieć możliwości prawdziwego udzielenia pomocy. Tym bardziej, że statystyki państwa też są jednoznaczne i podają, że państwo w ubiegłym roku przewieźliście 10,5 tysiąca pacjentów, z czego połowa z nich to były osoby poniżej 18 roku życia. Tak, ja tak spostrzegam z perspektywy tych kilkunastu lat mojej pracy, że młodzież dzisiaj wiele więcej potrafi i nie boi się pomagać. No starsi, trudniej im to idzie, no i to były inne czasy, inna szkoła. No myślę, że nie ma co zaprzestawać, tylko nadal szkolić, pomagać i za kilkadziesiąt lat będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze lepiej. 22 sierpnia ubiegłego roku, panie Pawle, braliście też państwo udział jako krakowskie pogotowie ratunkowe przy akcji ratunkowej po wypadku uderzenia piorunu na Giewoncie, gdzie 100 osób zostało poszkodowanych, 5 zginęło. No tak, to bardzo przykra sytuacja, ale no wypadki się zdarzają. W tym przypadku dużą rolę odgrywa centralizacja dyspozytorni. Ta praca przy pomocy Kraków, Tarnów, lotnicze pogotowie ratunkowe i inne służby techniczne były tak zorganizowane, że to
parę osób brało w tym udział, jeżeli chodzi o dyspozytorów medycznych i obsługiwały to zdarzenie. Jest taka dzisiaj możliwość techniczna, informatyczna, że zespoły po prostu dostają zlecenia, nieważne skąd są, czy z Tarnowa, czy z Krakowa, czy z Pcimia, czy z Myślenic. Wszystkie są pod jedną możliwością, komendą i w tym momencie wszystkie wyjeżdżają za każdym razem. A dyspozytor po śladzie GPS-u czy po GPS-ie doskonale widzi, gdzie te zespoły są, gdzie te karetki są i może je odpowiednio przestawiać. Tak, widzi ich status, widzi ich prędkość, widzi ich paliwo, widzi skład. Nawet paliwo. Tematów mnóstwo. Za krótką mamy audycję Radiostrada po musimy południu. Też nad tym popracować. Musimy też nad tym popracować. Naszym gościem dzisiaj był, bardzo dziękujemy panie Pawle, że dziękuję pan przyjął nasze Państwu zaproszenie. Naszym gościem dzisiaj był pan Paweł Nesterak z krakowskiego pogotowia ratunkowego. Za konsoletą był pan Wojciech Zawada, a my z państwem się żegnamy. Andrzej Górski i Marcin Koczyba.